bardzo głośno i mocno pukać. Ale zawsze ta klamka, aby otworzyć, jest wewnątrz. To moja decyzja. Tak bardzo mnie kochasz, że dajesz mi podejmować tę decyzję. Mogę wpuścić Ciebie do swojego serca. Jak mówił Jan Paweł II, człowiek może Bogu powiedzieć nie, ale czy wypada? Dzięki Ci, Jezu Chryste, za to, że pukanie Twoje wciąż słyszymy. Że Ty stajesz i pukasz, pominając nas w różny sposób. Dziękujemy Ci za to, że możemy usłyszeć Twój głos, ale też prosimy Cię za tych, którzy nie słyszą tego głosu, nie słyszą Twojego pukania, nie chcą się otworzyć swojego serca i są biedni, bardzo biedni. Przychodzisz, Panie, drzwi zamknięte. Jezus zmartwychwstał. Ty jesteś z nami. Poślij do nas Ducha. Byśmy zrozumieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
abyśmy zawsze mieli czas na głowę, czas na modlitwę.
dla innych. Głosem